społeczeństwo się starzeje, kiedyś nas to też dosięgnie. Do głowy by mi nie przyszło, że tam jeszcze jest możliwość montażu, że będzie można to podwyższać, zmniejszać. No wiele rzeczy tutaj przychodzi do głowy od razu, automatycznie, tak? Jeśli o tym mówimy, o tej wygodzie. To jest genialne. To jest genialne rozwiązanie. Ja jeżdżę na desce. Ja też na desce. Do piątka. Tym mnie zaraził mój mąż. Czyli snowboard. Snowboardowa, oczywiście. Ja wszystko co deska. Deska rolka, snowboard, kitesurfing. Wow. Wszystko co z deską związane uwielbiam. A więc tak, jakbyś mnie zobaczyła na deskorolce, to pewnie byś się zdziwiła, ale w wakacje lubię. Natomiast snowboard absolutnie. Wiesz, ja miałam takie przykre dwa doświadczenia, że wylądowałam w szpitalu po prostu przy okazji wizyty na stoku. Kompletnie niekontrolowana sytuacja, bo szukając gdzieś tam dzieciaków po prostu na stoku, które wychodziły ze swojej pierwszej lekcji jazdy na nartach. I tak sobie pomyślałam, nic się nie stało, ja jakby byłam zabezpieczona kaskiem, ubezpieczeniem, wszystko się dobrze skończyło. Ale teraz sobie wyobraź taką sytuację, w której jesteś na wyjeździe z rodziną, wszystko fajnie się toczy, masz jakiś fajny czas z tym związany. No i niestety przykra sytuacja, jak na przykład złamanie ręki czy nogi. Ja jadąc karetką miałam taką sytuację, że pan po prostu kompletnie stracił gdzieś tą równowagę, było złamanie. I teraz wracasz do domu, tak? Już wszystko zostało przez lekarza opanowane. I co się dzieje? Taka sprawczość, czy taka funkcjonalność, którą w domu masz na co dzień, aha, z taką złamaną ręką w gipsie, i teraz idziesz do toalety, nagle po prostu... Nie, no chyba wszystkie w ogóle, funkcjonalność człowieka. Tak, ale i tutaj się odzywają te takie rzeczy, o których my nie myślimy, ale teraz na przykład, co możesz zrobić, żeby się zabezpieczyć w takich wariantach, kiedy potrzebujesz korzystać z tej łazienki w sposób normalny i na przykład toaleta myjąca w tym przypadku bardzo ułatwiłaby sytuację, tak? Bo nie będziesz korzystać po prostu z ogóle. No mówimy tu na pewno bardzo już w takich ekstremalnych przypadkach, ale wiele rzeczy tutaj przychodzi do głowy od razu, automatycznie, tak? Jeśli o tym mówimy, o tej wygodzie, o tej pomocy, człowiek jest w pewnym stopniu niesprawny. O starszych osobach, tak? No właśnie, starszą... miałam ostatnio starszą klientkę, która również takim jej życzeniem było to, żeby toaleta była na pewnej wysokości. Miała źle zamontowaną toaletę do tej pory i chciała ją zmienić. Ale nie wiem, czy wiesz, jest genialny patent na to, jak to sprawdzić. Możesz zadać klientowi takie pytanie, na jakiej wysokości ma w tej chwili zamontowane, robimy remont, poprawiamy to. Ale jeśli coś się zmieni i na przykład jednak chciałbyś troszeczkę wyżej albo troszeczkę niżej, to nie wiem, czy wiesz, że seria One ma taką możliwość, że tą regulację wysokości możemy zmienić już po zamontowaniu na stelażu, zabudowaniu. Czyli mam kolejny tip. Dziękuję. Mam nadzieję, że przyda się to przede wszystkim wszystkim osobom, które też nas oglądają, a więc no, to jest genialne, bo rzeczywiście... To jest genialne rozwiązanie. Jeśli jest taka możliwość, że to jest szybka zmiana, to absolutnie na pewno w domu, wśród domowników, wśród wielu zmian, a wiele rzeczy się może zmieniać, wiem, bo od dokładnie niedawno mam malutką córeczkę, która już za chwilę 3 lata, no ale to będzie się zmieniało. Tak. A więc faktycznie jedną łazienkę, którą mamy nawet w domu zrobioną, szczególnie robiliśmy ją z myślą kiedyś o dzieciach, a więc zrobiliśmy toaletę niżej, ale do głowy by mi nie przyszło, że tam jeszcze jest możliwość takiego montażu, że będzie można to podwyższać, zmniejszać, a więc mam nadzieję, że w miarę, że tak powiem, z rozwojem mojej kochanej córeczki Mii, to też będzie możliwa taka zmiana. No, to jest super patent. Faktycznie, wiesz, społeczeństwo się starzeje w jakimś tam stopniu. Kiedyś nas to też dosięgnie, ale warto pomyśleć o tym, jak sobie poprawić tą funkcjonalność, tak? To są... Czyli znowu z przodu. No dokładnie. Przy projektowaniu. Dokładnie. To znaczy, my musimy jakby w tym zawodzie myśleć do przodu i nawet jak robisz projekt, pytasz klienta o potrzeby,
to ty musisz przewidywać bardzo wiele rzeczy. Nie ma dzieci, czy będą dzieci? Czy jesteś w pewnym wieku, okej, ale będziesz za 10, za 15 lat w innym wieku? Czy co się zmieni wtedy w twoim życiu, tak? Jak możesz na to wpłynąć, jak możesz to przewidzieć? Łazienkę remontujemy, no fajnie by było, ja bym chciała bardzo raz w roku, ale raczej tendencja jest do tego, że to jest na lata po prostu. Lat. I może drobne zmiany wizualne fajnie poprawiają tą atmosferę i zaspokajają pewne takie potrzeby wizualne, trendy wchodzące, ale tutaj bardzo się broni minimalizm i te kolekcje dopasowane tak z ceramiką, że nawet jeśli ty tam zmienisz ten design w łazience i ona będzie się dalej super bronić, no to jest ten punkt, który chciałabym wykorzystywać.